Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będę kontynuował temat Królestwa Bożego i to chyba będzie ostatni na razie odcinek na temat Królestwa, ale myślę, że bardzo emocjonujący, bo chcę dotknąć tematu darów języków też, bo jak w poprzednich odcinkach zobaczyliśmy, jak Duch Święty stąpił na apostołów, co się działo przed, co się działo po tym wszystkim i faktycznie przyjście Ducha Świętego, Dzień Zielonych Świąt, to było przyjście nowego Królestwa, czy Królestwa Bożego na ziemię. Nieprzypadkowo to się odbyło w Dzień Zielonych Świąt, ponieważ to był dzień, w którym Izrael świętował nadanie prawa mojżeszowego, nadanie Tory i nagle przychodzi nowe prawo, prawo łaski, które stąpiło razem z Duchem Świętym i całkowicie opanowało jakby ziemską atmosferę. Więc chrzest z Duchem Świętym, to co świętujemy zawsze, to jest tak naprawdę, to jest przyjście Królestwa Bożego, Królestwa Niebios na ziemi. I to, jak to się wydarzyło i to, co się stało w pierwszych minutach, jest bardzo ważne dla nas. My możemy zrozumieć w ten sposób dużo więcej, jakby pojąć głębię tego, po co to się stało i dlaczego tak, to właśnie tak się wydarzyło. Więc 2.1, Dzieje Apostolskie 2.1. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Tutaj się zatrzymamy. Otóż Duch Święty wstępuje pierwsze, co przeżywają apostołowie, pierwsze widzialne, co przeżywają, to jest manifestacja darów języków. Często, nawet niedawno w naszej szkole biblijnej usłyszałem takie pytanie, które było całkiem sensowne, że przecież jest tyle ostrzeżeń na temat w Biblii też niewłaściwego używania daru języków. Tak naprawdę dużo tych ostrzeżeń nie ma. Jest de facto może jedno takie wyraźne w liście do Koryntian, ale nawet do tego teraz nie będę się odnosił, tylko chcę powiedzieć, że tak naprawdę zanim dojdziemy do ostrzeżenia, jakiekolwiek ostrzeżeń, to co my musimy zrozumieć jakby fundamentalną prawdę na temat daru języków, że zanim my nie zrozumiemy, jak w ogóle je używać i zanim nie zaczniemy je używać, to nie ma sensu jakby opowiadać o ostrzeżeniach. To tak jakby na przykład ktoś, kto uczy się nurkować i jakby pierwsza najważniejsza jakby zasada, że w ogóle naucz się zanurzać. Ja pamiętam, jak uczyłem się nurkować z butlą, to uczyli nas pierwsza zasada, przełamać strach oddychania pod wodą. Okazuje się, wielu z nas ma tę blokadę, że zanurzasz głowę pod wodę, umysł mówi, zatrzymaj oddech, nie oddychaj, bo napije się wody, ale ty dalej oddychasz. Ale musisz oddychać, tak? Więc zaczynasz oddychać i myślisz, wow, ale super, jestem pod wodą, mimo wszystko oddycham. Psychologiczna bariera jest dla wielu, wielu osób bardzo mocna w tym przypadku. I tak z darem języków. Najpierw musimy uwierzyć i zrozumieć, że to jest ważne, a później jakby szukać ostrzeżeń, tak? Jakby początkujący nurek nigdy nie usłyszy ostrzeżeń, jak się zachowywać na 30 metrach głębokości, bo na razie nie zanurzał się nawet na 5 centymetrów, oddychając z butlą. Rozumiecie, o co chodzi? Więc Duch Święty coś wykonał. Natychmiast zmieniła się jaźń tych apostołów, tych
Pamiętajmy, nieśmiałych, tchórzliwych apostołów, którzy zaparli się Jezusa, nagle oni zaczęli manifestować swoją wiarę publicznie i głosić publicznie, śmiało i odważnie o Jezusie Chrystusie. Naprawdę coś musiało mocnego się wydarzyć, jakaś niesamowita zmiana jaźni, i kiedy nastąpiła ta zmiana ich wewnętrznej istoty, wewnętrzna zmiana jaźni, oni zaczęli mówić językami, zaczęli, i później wiemy, jak cytując proroka Joela, apostoł Piotr mówi, że też zaczęli prorokować, więc mówili językami i później, co za tym idzie, prorokowali. Prorokowanie to jest mowa, mówienie w natchnieniu rzeczy Bożych. To nie jest przepowiednia przyszłości albo mówienie jakichś rzeczy takich strasznie tajemnych zawsze i wszędzie, tylko prorokowanie, jeszcze raz powtarzam, to jest mówienie pod natchnieniem Ducha Świętego. Więc nawet jeśli teraz mówię i czuję, że mam natchnienie Ducha Świętego, to znaczy, że w tym momencie prorokuję, mówiąc pod natchnieniem Ducha Świętego. Więc Duch Święty wstępuje, oni mówią, i teraz dlaczego mówią? Wiemy, że w ten sposób manifestuje się Królestwo Niebios, przyszło Królestwo Niebios. Chrzest Duchem Świętym to jest przyjście Królestwa Niebios. I taka w pełni, żeby to zrozumieć, to posłuchajcie poprzednich wykładów na ten temat, poprzednich odcinków. Co wiemy na temat królowania? Czy wiesz coś na temat królowania? No chyba słabo, bo podejrzewam, że żaden król, a szkoda, mnie nie słucha, ale to, co wiemy z historii w ogóle z zarządzania, bo król musi zarządzać, prawda, to wiemy, ja jako duchowny, to wiem, na czym polega zarządzanie. Polega na tym, że jeśli jest jakiś pomysł, jakaś wizja, to ja powinienem tę wizję przekazać, żeby wiedzieć, żeby inni wiedzieli, co trzeba robić, prawda? Czyli królowanie polega na tak naprawdę namówieniu, na dawaniu pewnych poleceń, rozkazów, nakazów. I język jest głównym narzędziem w tym królowaniu. Otóż, kiedy Duch Święty wstąpił, pierwsze co zrobił, fizycznie zamanifestował, rozwiązał języki apostołów. Byli skrępowani, byli nieśmiali i nagle język został rozwiązany w tak potężny sposób, że przejawiło się to przede wszystkim przez dar języków. I dar języków okazał się darem jedynym nieopisanym w Starym Testamencie. Wszystkie inne dary już manifestowały się w Starym Testamencie. Natomiast jedyny dar nowotestamentalny to jest dar języków. Czyli języki, dar języków jest znakiem nowego przymierza. Znakiem tego, że nowe przymierze zadziałały na ziemi. I wracając do królowania, więc królowanie, zarządzanie odbywa się poprzez mówienie. I teraz w Rzymian 5 i przeczytajmy od wersetu 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia, a zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Więc tutaj w 21 wersecie widzimy, że łaska powinna panować, także pozwalamy łasce panować, rządzić, królować. Więc zadaniem łaski jest panować pośród nas, w nas i przez nas. I teraz werset 17, Rzymian 5, 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Czyli o nas jest tutaj mowa, o wierzących, że my będziemy królować w życiu przez Jezusa Chrystusa, czyli przez wiarę w Jezusa my królujemy i Duch Święty daje nam i chce, żebyśmy królowali, bo jesteśmy powołani do królowania, prawda? Na podstawie tego wersetu. Więc w ogóle na ten temat ja więcej mówiłem bodajże w odcinku 9, 10. Zachęcam posłuchać, jeśli do ciebie to jest coś nowego. Więc jeśli my jesteśmy powołani do królowania, to królowanie odbywa się właśnie poprzez mówienie. Język musi być rozwiązany, napełniony jakby
władzą Bożą daną nam przez Boga. I zobaczmy Dzieje Apostolskie, 19 rozdział od 1 wersetu. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolicy, przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: ja chrzcił chrztem upamiętania. I mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I było zaś wszystkich tych mężów około 12. Teraz 19 rozdział potwierdza, że podczas wylania Ducha Świętego manifestują się te same dary, które zamanifestowały się na apostołach w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Tutaj widzimy, że w Koryncie wylewa się Duch Święty i tak samo oni wszyscy doświadczają daru języków i mówienia pod natchnieniem, czyli dary związane z zarządzaniem, z królowaniem, w mówienie pod natchnieniem, czyli dar języków jest tutaj manifestacją Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. I możliwe, że ktoś słucha i myśli: a ja nie mam tego daru i nie wiem, czy chcę mieć. Zachęcałbym was pragnąć tego daru. Bo ktoś pomyśli: to jest takie głupie, to jest takie dziwne. Wiecie, ja myślałem dosłownie tak samo, że to jest głupie i dziwne, bo kiedy się nawracałem, głosili mi charyzmatyczni wierzący, najpierw charyzmatyczni katolicy, później różni inni charyzmatyczni protestanci, ale usłyszałem to przede wszystkim od charyzmatycznych katolików dobrą nowinę i słyszałem ich mówiących językami i dziwiło mnie to. Nie chciałem tego daru, bo w ogóle to dziwnie wyglądało. Myślałem, to jest jakaś głupota. Wiecie co, rzeczywiście to jest poniekąd, trzeba odrobinkę stać się jakby głupim i przestać być super mądrym człowiekiem, bo wielu z was słuchających, możliwe, że znacie obce języki, wspaniale posługujecie się polszczyzną lepiej niż ja i fajne rzeczy potraficie swoim językiem robić, uprawiać, cytować Mickiewicza, jakieś tam fraszki Kochanowskiego i Twardowskiego i Szymborską i innych wspaniałych poetów i powiesz: co będę się wygłupiał coś bełkocząc sobie pod nosem albo bardzo głośno, tak jak tamten. Ja myślałem tak samo, kiedy obserwowałem tych wszystkich ludzi, będąc studentem języków obcych. Tak, studiowałem romanistykę, tam musiałem poznawać przeróżne języki, angielski, francuski, niemiecki i łacinę i tam staroangielski język musieliśmy też poznawać, więc masę tych języków, plus mieszkałem na takich terenach, gdzie oprócz kilku słowiańskich języków rozmawiałem, jakby miałem przyjaciół spośród naszej, moich przyjaciół byli Węgrzy, więc nauczyłem się parę słów po węgiersku, więc potrafię powiedzieć i Egeis Szegedre, i Egeis Szegedre. I w tym momencie, kiedy usłyszałem dar języków, pomyślałem: jaka głupota, przecież mogę modlić się na jednym z tych języków. I duma mnie rozpierała przez to, że nie muszę być tak jak tamci, bo ja przecież wiem i umiem i potrafię. Aż do momentu, kiedy Duch Święty kiedyś wstąpił na mnie i przeżyłem napełnienie Duchem Świętym tak potężne, że po prostu nie mogłem nie mówić. Mówiłem najpierw w swoim języku jakieś słowa: chwała Ci Jezu, chwała Ci Jezu, ale później czułem, że chcę bardziej się wyrazić przed Bogiem za Jego miłość, za to, co dał mi, czym mnie obdarzył. I wtedy zacząłem mówić językami, języki popłynęły. I pamiętam, że jak języki popłynęły, wtedy miałem trudności, żeby się pomodlić nawet 15 minut, a kiedy zacząłem mówić językami,
po pierwsze poczułem radość z tego powodu, że się modlę, a po drugie nie mogłem przestać się modlić przez 2 godziny. Niesamowite, prawda? I teraz oto Duch Święty manifestuje się językami i o tym w ogóle można w Dziejach Apostolskich. Jest kilka fragmentów, gdzie jeszcze jest napisane, że apostoł Piotr opowiada apostołom, że i na pogan Duch Święty stąpił, bo słyszeli ich mówiących językami. Czyli to jest tutaj też w Dziejach Apostolskich 10. Możecie sobie poszukać, przeczytać o tym, jak to się odbyło w domu Korneliusza. Natomiast wracając do ważności darów języków, to jeszcze popatrzmy, zobaczmy rozdział 1 Koryntian, 14 rozdział, 1 Koryntian. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówię, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Teraz ktoś, przeciwnik na przykład modlitwy językami powie, o widzisz, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. I często ten fragment jakby cytują, żeby powiedzieć, że dar języków są jakby złe. To jest dziwne w ogóle, jak to się wzięło, jeśli tyle razy spotykamy, że są dobre w Dziejach Apostolskich. Pamiętajmy, Dzieje Apostolskie są księgą Genezis, księgą rodzaju dla chrześcijaństwa i opisuje w ogóle fundamenty chrześcijaństwa, więc my najpierw musimy te fundamenty używać, zacząć żyć według tych fundamentów, a później, jak już robimy nadbudowę, korygować pewne rzeczy. Więc tutaj List do Koryntian jest korektą, ponieważ Koryntianie najbardziej przesądzali z darami duchowymi. I teraz, natomiast drugi werset jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważny i mocny, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. O co tu chodzi? Czyli to jest opis tego, jak działają języki. Działają w ten sposób, że nie musi nikt mnie rozumieć, a ja w mocy ducha tajemne rzeczy wygłaszam. Czyli Duch Święty używa mnie i to, kiedy nie wiem jak zarządzać, jak rządzić w tym momencie, bo kiepski ze mnie król. Król jestem nijaki. I w momencie, kiedy nie wiem jak królować, bo jakby nie ogarniam tego, tak jak przypomina się mi kawał o kocie, idzie kot z drugim kotem przez pustynię, przez Saharę powiedzmy, wokół piaski, tyle piasku, że hej. I nagle jeden kot do drugiego się odzywa, słuchaj, nie ogarniam tej kuwety. Kto ma kota, to wie o co chodzi. Więc ja jako król nie ogarniam tego, prawda, życia i tej rzeczywistości, która jest wokół mnie. I teraz co mam robić? Jak zarządzać, jeśli w ogóle nie ogarniam, co się dzieje i jak trzeba jakby, w jaki sposób rządzić? Oto Duch Święty przychodzi i mówi przeze mnie. Mówi przez ciebie w darze języków. Nikt mnie nie rozumie, nie musi rozumieć, ale ja w mocy ducha rzeczy tajemne wygłaszam. Jakby kryptogram leci do Boga, nikt go nie rozumie, tego kryptogramu, ani szatan, ani ludzie, ani nikt. I po prostu poprzez dar języków dokonują się pewne rzeczy, które powodują zmiany rzeczywistości ziemskiej. I w ten sposób dar języków zaczyna być manifestacją nowego przymierza w akcji, w działaniu. Więc jeszcze raz, kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie i tutaj odpowiedź, nie musi cię rozumieć. A jak mnie ktoś rozumie? Mówię tak i nikt mnie nie rozumie. Nie musi cię nikt rozumieć, bo to rzeczy w mocy ducha wygłaszane wobec Boga. Trzeci werset mówi, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu, czyli mówienie w natchnieniu, czyli dar prosto, mówienie w natchnieniu. Oczywiście w darze prosto, w natchnieniu możemy powiedzieć rzeczy przyszłe, ale to nie jest jakby główny dar, bo to nie jest podstawa daru prorokowania, bo podstawa darem prorokowania jest tutaj tak jak tu jest napisane. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. I w dodatku jeszcze powiem, że
Tutaj napomnienie, to jest słowo, tysiąc razy można to powtarzać, wciąż ludzie tego nie mogą załapać, że napomnienie oznacza zachęcenie po grecku. Więc dlaczego bardzo tłumaczom chciało się jakby przekręcać grecki tekst, żeby uczynić jakby z Boga i z duchowych darów takiego belfera, który non-stop grozi palcem. Napominam cię, tylko tutaj zachęcam cię, czyli w Bożym Królestwie to działa tak, jak widzę, że ktoś leży, ja przychodzę i go zachęcam. Przychodzi zachęta, by ktoś podniósł się i działał dalej i nie ustawał. I czwarty werset. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. I też ten fragment często jest tłumaczony i przekręcany w ten sposób, że zobaczcie, ty tylko siebie budujesz, to jest takie egoistyczne. Takie egoistyczne, ale to w ogóle tak naprawdę nie jest napisane jakby w takim stylu, żeby potępić egoizm modlących się w językach. Tylko tutaj w ogóle o egoizm nie chodzi. Tylko wskazuje na to, że dar języków powoduje wzmocnienie twojego wewnętrznego ja, twojego wewnętrznego ego. Ja. Pozytywnym ego, tak? Po grecku i po łacinie. Czyli twoje wewnętrzne ja, jaźń, duchowa istota umacnia się. Dar języków ćwiczy twoją duchową osobę. Ty duchowo umacniasz się, modląc się w językach ty umacniasz siebie i tutaj jest jakby taka ścieżka rozwojowa. Kto językami mówi, siebie buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Czyli jak modlisz się językami, stajesz się mocniejszym wierzącym, mocniejszym w Bogu. Umacniasz się, stajesz się jakby lepszym narzędziem w rękach Jezusa Chrystusa i kiedy jesteś taki wzmocniony, umocniony, wtedy masz siłę, żeby prorokować, czyli budować innych. Teraz wyobraź sobie, że jesteś słaby, ledwie radzisz sobie sam sobą i teraz ty jeszcze taki słaby, upadły, zaczynasz jakby budować i wzmacniać innych. To jest troszeczkę jakby nie tędy droga. Kiedy ktoś do mnie mówi, na przykład ja potrzebuję pomocy, przychodzi ktoś sam, po prostu w grzechach, słaby, upadły człowiek, kochany przez Boga, ale upadły, który sam szuka pomocy, to jak on może mnie zbudować i podnieść i umocnić, jeśli sam nie będzie umocniony? Więc dar języków umacnia nas i my wtedy podnosimy się, powstajemy, zaczynamy królować w sobie najpierw, czyli wyjmij jakby, zanim wyjmiesz belkę z oka bliźniego, wyjmujemy co drzazgi z własnych oczu, czyli modląc się w językach, umacniamy się, stajemy się bardziej wrażliwi na Boga, bardziej wrażliwi na innych ludzi i kiedy jesteś taki umocniony, to co się dzieje? Wtedy zaczynasz umacniać innych. I to jest ta ścieżka, ten rozwój, który jest w nas. Czyli królujemy najpierw w sobie, nad sobą. Tak jest napisane, że człowiek, który w Starym Testamencie, taki w przypowieściach, ten, który potrafi kto potrafi opanować samego siebie, jakby królować nad sobą, nad swoimi rządzami, ten będzie też zdobywał i panował nad miastami, czyli wszystkie zarządzanie zaczyna się od panowania nad sobą. Amen. Więc mam nadzieję, że was w jakiś sposób zachęciłem, żeby wierzyć w dar języku, wierzyć, że to jest dar od Boga, poprosić Boga o to i zacząć się modlić. I teraz, jeśli w tobie zjawiło się pragnienie modlić się w językach, i wiesz, że to jest dar dla ciebie. Chcę się pomodlić za ciebie teraz. Poprowadzę ciebie w modlitwie. Możliwe, że niektórzy zaraz po tej modlitwie, tu przy oglądaniu tego
tego odcinka zaczniecie modlić się w językach, a możliwe, że stanie się to później, może godzina później, może jutro rano, ale powtórzcie w swoim sercu albo najlepiej ustami, bo król powinien wypowiadać, tak? Co w sercu, to na ustach. Mówcie, tak? Zacznij mówić, wypowiedz te słowa, niech one zabrzmią, a później zacznij używać swojego języka. Pozwól, żeby twój język został użyty przez Ducha Świętego. Powiedzcie tak: dziękuję Ci, Jezu, za Twoją łaskę. Dziękuję, że mimo, że nie zasługuję na dary duchowe, to je mogę otrzymać przez doskonałą ofiarę krzyża, przez Twoją krew. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, za moc, która została objawiona przez Ducha Świętego. Duchu Święty, napełnij mnie. Jezu, zanurz mnie w moc Ducha. Zanurz mnie w Ducha Świętego, żebym był napełniony, była przesiąknięta mocą tego Ducha. Proszę Cię, Jezu. I dziękuję Ci za obecność Ducha. Dziękuję, że Duch Święty tutaj jest. Uwielbiam Ciebie, Jezu. Chwalę Ciebie. Dziękuję za dar języków, który jest też dla mnie, bo to jest dar dla każdego, kto jest w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Wywyższam Cię, Jezu. Halleluja. Chwała Ci. Chwała Ci. Wywyższam Cię. Irasokoła, mesy, kidala, boku, weja. Zacznij modlić się w języku. Wypowiadaj słowa, sylaby, których nie znasz, nie rozumiesz, bo nikt ciebie nie musi rozumieć. Sieki, olory, jakata, emonoko, besy, kitaria. Zarządzaj teraz w swoim życiu. Zarządzaj wokół swojego życia poprzez mówienie. Poprzez mówienie tajnych rzeczy Bogu, beki, sairamo, kudywi. Alakat masy kitoja we osukoh ma leiro kumana ebu yufalia maku tubia. Zarządzaj swoim życiem, zarządzaj wszystkim, co dzieje się wokół ciebie teraz. Makabaramu sukudia, makayalamu kierebasai. Hola mama mama kedia. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, że się poruszasz teraz, za to, że teraz działasz, wylewasz się. Dziękuję, że teraz Twoja chwała objawia się w tym miejscu. Dziękuję, że tu i teraz wylewasz swoją moc. Chwała Ci, Jezu. Aleluja, wywyższam Cię. Módl się jeszcze. Módlcie się jeszcze. Pozwól Duchowi płynąć. Nawet jeśli teraz nie zacząłeś modlić się w tym momencie, to jak skończy się program, módl się, wypowiadaj słowa, których nie rozumiesz, w odwadze, bo Duch Święty jest tam, gdzie jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz w Jezusa, Duch Święty jest na tym miejscu. On teraz objawia moc Królestwa Bożego w Twoim sercu i w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu, tam gdzie jesteś. Halleluja. Ebraj sekinda lalakesia. Halleluja, mekebebebe baham dorogo seje, ve mama makei tolo masakei sheta lalakei. Amara bokotowe sekei aramaszeisia. I blandara, czyjeś oko jest teraz uzdrowione. Mej katabadagda. Halleluja, wywyższam Cię, Jezu. Uszy są uzdrowione teraz. Chwała Cię, Jezu, wywyższam Cię. Halleluja, choroby, które męczą, odchodzą teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją moc. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Błogosławię Was.